Chwała niech będzie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Tak jak mamy to w zwyczaju, właśnie w poranek niedzielny zgromadzamy się, aby Jego uwielbić i aby, myślę, swoje dusze, swoje serca tak napełniać poznaniem Jego, ale też i doświadczeniem, bo będziemy się w trakcie naszego nabożeństwa dzielić Jego wiarą, tak? Będziemy sobie usługiwać, będziemy w końcu mogli śpiewać na Jego chwałę, ale też i słuchać Jego słowa. Niech to wszystko uwielbi Jego, a nam przyda wiary, przyda pragnienia i chęci tego, aby poświęcać Mu swoje życie do końca. Zapraszam brata Anatola. On dzisiaj usłuży nam słowem na wstęp. Chwała Panu naszemu Jezusowi. Amen. Amen. Dziś mamy dobry czas, bo mamy spotkanie razem w imieniu naszego Pana, tak? I dziś mamy dobry dzień, bo to spotkanie może być i do nocy, tak? Może być i do nocy, tak. Mamy wolny dzień i chwała Panu. Powiem Wam jedną historię, tak? Kiedy byłem jeszcze młodszy niż teraz, trochę młodszy niż teraz, coś tam robił w domu i czuję się, że jestem głodny. Rozumiecie, tak? Jestem głodny. I myślę, okej, idę do lodówki, tam coś znajdę, tak, zjem i idę znowu pracować, tak? Słuchajcie, idę do lodówki, otworzył drzwi. O, widzę, mam jakiś kawałek masła tam, kawałek, no, tłuniny jakoś tam. O, myślę, że nie będę już głodny. Otworzył drzwi szafki kuchennej, widzę, że mam herbatę, cukier. No, zrobiłem herbatę. Wziął masło, słoniny, herbatę. Popatrzył i jak wy myślicie? Brakowało chleba. Ja pozostał głodny i poszedł pracować. Brakowało mi chleba. To coś nie pasuje, tak? Jakby masło, tam słonina, tam herbata. A nie mówię. Tak. Brakowało chleba. I kiedy później czytałem takie historie z Biblii, no może ktoś pomyśli, że jak to w ludowce nic nie było, to było w 90-tych lat, żeby wy rozumieli, o co chodzi, tak? W 90-tych latach tam wtedy mieli jakieś pieniążki, ale w sklepach nic nie było. A później i pieniążki не мели, и в скрепах не было, мели только якісь талоны, разумеете, так? Ну и в ночи в колейку стояли, чтобы что-то там купить, и не видели, что там, что будет. Ну, был такой час, то для того ледовце было только две вещи, так? Ну, і слухайте, пізніше читаю такі історії в Біблії, коли, пам'ятаєте, може,
Józef był sprzedany do Egiptu, tak? Jego bracia sprzedali go do Egiptu, tak? Ojciec myślił, że już Józef nie żyje, bo nie wiedziałem, że to jest z nim. Tak? No i Józef w Egipcie był, w Egipcie Józef był w niewoli, potem tam w więzieniu, вот, а потом стал на целой земле, но как? За женцем, так? Но и имел такие, имел в своих ренках все имел. І забачся, цей час було 7 лет, коли було офіція такого, так? Офіція, так? А пізній було 7 лет году, ну, году було. І ціла земля не мала що їсти. И так было же Юзеф год был на целой земле, и втеды отвужил Юзеф шистки спихте и предавал египтянам с Божие. Як тут написано «збоже», то в нашій Біблії написано «хліб» завжди. Розумієте? Хліб. І коли ви, коли прочитати цю історію, то побачите, коли отець Йозефа повідав синовим, їх було тоді 11, поведел, идите, купите хлеба в Египте. Они положили там ружные жечи на ослов. Там орехи, мед. Там было так богато. Мели пенёшки и якісь еще, ну, якось едение, якось, так? Я мысли, як так? Що за глот такий? Як маєш, шістко маєш. Але, ну, то писання, то Біблія нам говорить, що то був глот, так? І слухайте, якби пізній прочитати, то там навіть і зараз я зачитаю. Или? А коли вичерпався засоби пеньонзи в землі єгипетській, бо кожен єгиптянин теж мусив купувати хліб. Забачте. Прийшли всі єгиптяни до Йозефа, мовлячи: дай нам хліба. Для чого мами умирати на очах твоїх, скоро брак нам юж пеньонзи.
Na to odpowiedział Józef: dajcie bydło wasze, skoro brak wam pieniędzy. Wtedy przygnali bydło swe do Józefa i dawał im Józef chleb za konie, za stada, bydło i za osła. Rozumiecie? Ile było jedzenie? To nie było jakieś dwa osły i jedna krowa tam i wszystko. To było stada, rozumiecie? To ile było jedzenie? Ale ziemia nie rodziła zboża. I był bardzo mocny taki głód. Bo nie było chleba. Bo nie było chleba. Drodzy, ja teraz mówię wam o chlebie zwykłym, tak? Który daje nam życie tylko na krótki czas. Rozumiecie? Na krótki czas. Nasze życie to jest bardzo krótki. Ale ja chcę mówić o tym chlebie, który daje nam życie wieczne. Ja myślę, że to dla wszystkich was wiadomo, to jest tym chlebem. Tym chlebem, który daje nam żywot wieczny, jest Jezus. Amen. I kiedy my będziemy jeść ten chleb, to my będziemy żyć. Bracia, to my będziemy żyć. Wieczne żyć. Не так коротко, як ти 7 лет і потім все добре. А будемо жити вічно. Бо мами хліб, який дає живот. Тим хлібом є, який мешка в нас. Амен? Який мешка. І захотіть вас до того, щоб ми щоденні їли. Тим хлібом є слово Бога, так? Який є для нас достатньо. То є на кожен день. І кожен, хто będzie jadł ten chleb, to będzie miał rozwiązanie problemu. Jak brakuje mądrości, to będzie miał mądrość, bo Jezus jest mocnym na rozwiązanie wszystkich problemów, tak? Bo Jezus jest mądrością Bożą. Як слово мові нам, що у когось бракує мудрості, то нех просить у Бога. Дасться йому просто. Просто Бог дає. Аби тільки було відкрите серце для тебе. Я знам то, о чим мовлю, бо не раз Бог давав мені все, що потребував, так? І я вірю, що кожному з нас все буде дано, все, що ми потребуємо, буде дано. Ежели бендемы есть тен хлеб, который ест Слово Божие. Для того хотел бы, может, и венцы мувить о тим, але бракує мі слов, разумеете? Бракує мі слов. О. Братья и сестры, и кеды ойцец Йозефа
kiedy ojciec Józefa już myślał, że nie uvidzę już Józefa, syna Józefa, to ile lat przeszło, no było tak, taki był kawałek czasu, tak? I on już nie miał chyba nadziei żadnej, tak? Że ta widzi syna. Ale zobaczcie, na końcu. Kiedy synowie przyszedł do niego i mówili, Józef żyje, to napisano, że ojciec i nie wierzył. Z początku nie wierzył. Вот jak tak może być? A wtedy wszystko ostawił i poszedł do syna. Jeszcze jedną rzecz chcę podkreślić dla was, tak? Kiedy Egipcjanie już sprzedali, oddali pieniądze dla faraona, dali swoje stada, swoje bydło tam i wszystko, co mieli. I wtedy przyszedł do niego, do Józefa i jeszcze raz i mówił, nie tajmy tego przed Panem naszym, że skoro skończyły się nam pieniądze, a stada bydło nasze należy do Pana naszego. Nie pozostało nam już nic, co mogliśmy dać Panu naszemu, jak tylko ciało nasze i rola nasza. Dlaczego mamy ginąć na oczach Twoich? Zarówno my, jak i rola nasza. Kup więc za chleb nas i rola nasza. Będziemy wraz z naszą rolą niewolnikami faraona, tak? Ale tu jest taki sens. Jak my oddajemy dla naszego Pana wszystko, co mamy, i nasze ciało, i wszystkie rzeczy, które mamy, to zobaczcie, nie było śmierci. Bo żyli i mieli chleb, mieli, wszystko mieli, tak? Ja wiem, że kiedy my oddajemy życie nasze dla naszego Pana, będziemy mieć wszystko, będziemy mieć życie. Krótki czas tylko my powinniśmy cierpieć, krótki czas, żeby to było wykonane, tak? Kiedy On nas z martwych budzianął i my będziemy żyć w nim, w tym kraju. Nie będziemy. Jeszcze chcę wy powiedzieć, że kiedy ojciec Józefa chciał już przyszedł do Józefa, do Egiptu, faraon mówił takie słowa. Że ojciec twój i bracia twój przybyli do ciebie z
ziemia egipska stoi dla ciebie otworem. To jest wszystko. Samo lepsze będzie u nas w tym czasie, to my tylko, my nawet nie możemy tak pomyśleć o tym, co będzie dla nas, rozumiecie? Nie możemy tak i pomyśleć nawet. A kiedy ojciec jechał do syna, to tak mówił jeszcze, tak mówił faraon. Słuchajcie, ja zaraz. Nie żałujcie żadnych rzeczy, tak mówił faraon. Nie żałujcie żadnych rzeczy, które zostawili tam. Nie żałuje nikt z was tego, bo ja dam wam samo najlepsze. Rozumiecie, tak? Kiedy tak mógł mówić faraon, jakiś człowiek, to zobaczcie, to będzie, kiedy to będzie mówić, to mówi dla nas Bóg, to my będziemy mieć w tym miejscu. Królewstwo. Nie żałujcie o tym, że, bo ja wiem, niektórzy ludzie tak, znacie, no przyszedł do Boga i co my mamy? Ja wszystko oddał dla Niego. Drogi braty i siostry, drogi żałujcie. Będzie brakować. Bo będzie od Boga to, czym ty masz potrzebę, dla ciebie będzie najlepsze. 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 I na końcu te zaczytać te słowa, które Jezus powiedział. Ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Lecz powiedziałem wam, nie wierzycie, chociaż widzieliście mnie. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Zastąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. A to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to dniu ostatecznym. A to jest wola Ojca mojego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja go budzę w dni ostateczne. I słuchajcie, wtedy Żydzi szemrali, tak? Przeciwko niemu iż powiedział, ja jestem chlebem, który stąpił z nieba. Niech nikt z nas nie będzie jak Żydzi, rozumiecie? Będziemy ufać jemu, bo on jest nad wszystkim. Tak? On jest wszechmogący Bóg. Amen. On jest wszechmogący. On jest tot, kto lubi mnie, ci i
wszystkich nas bez żadnych takich tam umów, tam warunków, tak? No, rozumiecie? I oddajemy im nasze życie. Całe życie. Amen. Niech Bóg błogosławi. Witajcie, drodzy bracia i siostry. Zapraszam was, żebyście powstali. Będziemy uwielbiać naszego Pana, śpiewać Jemu, karmić się Nim, bo On jest naszym chlebem. Chlebem, który powoduje, że my mamy wiarę, mamy życie i widzimy więcej tak naprawdę. Widzimy te prawdy duchowe, Jego Królestwo i cel naszego życia. I to jest piękne. Zaśpiewajmy z głębokości mórz. Z głębokości mórz aż po świecie.
Panie, Ty jesteś ponad wszystkim. Wszystko, całe stworzenie mówi o Tobie, o Twojej potędze, o tym, jakim Ty jesteś. To wszystko Ty stworzyłeś. Piękno tego świata, piękno tej ziemi, kolory roślin, tego wszystkiego, niebo i co na nim jest, ale i co jest na ziemi. To wszystko, Panie, Ty jesteś tego stwórcą, Ty jesteś tego kreatorem. Ty, Panie, jesteś. Jesteś niesamowity, bo patrzysz na nas, na koronę swego stworzenia. I jesteś dobry dla nas. Mimo, że my nie okazaliśmy Ci dobroci, ale chcemy teraz, kiedy już wiemy, jakim jesteś dla nas, oddać swoje życie i zaufać Tobie. Niech już dziś ten chwały.
głośni niż wszystko wokół. Imię Twe wykrzyczeć chcę, wielbię Cię. Niech już dziś ten chwały dźwięk zabrzmi głośni niż wszystko wokół. Imię Twe wykrzyczeć chcę, wielbię Cię. Ciebie. I niech zabrzmi ta chwała z nas, bardziej niż cokolwiek innego, cokolwiek było w naszych umysłach, cokolwiek było w naszych myślach. Niech chwała dla Ciebie zabrzmi głośniej. Niech zabrzmi głośniej chwały dźwięk dla Ciebie niż wszystko inne. Niech każda inna, od każdej innej myśli, od każdego innego, od każdej innej sprawy. Chwała dla Ciebie, niech obecność Twoja ogarnie nas, niech pochwyci nas. Ty jesteś wszystkim, czego my potrzebujemy. U Ciebie znajdziemy wszystko, w Twojej obecności, w byciu z Tobą. Dlatego chcemy zbliżyć się i zbliżać się dzisiaj wspólnie na tym zgromadzeniu. Ale potrzebujemy lgnąć do Ciebie, bo u Ciebie jest ratunek, rozwiązanie, życie. Przez nie objawiasz mi siebie i przyszły czas w Królestwie Twym. Tu Twych stóp mogę widzieć Cię już, patrzę na Twoją twarz i brak mi słów. Biegnę do tronu i biegnę do tronu. Oddaję Ci cześć i jak aniołowie chcę śpiewać Tobie. Święty, święty, święty jest Bóg nasz. Potężna jest moc Twojego imienia. Chcę Tobie śpiewać. Święty, święty, święty jest Bóg. Łaska jak deszcz płynie, obmywa mnie. Teraz zanurzam się w miłości Twej. Każdego dnia jesteś tak blisko jak oddech. Wypełnia mnie Twój święty żal. I biegnę do tronu, i biegnę do tronu. Oddaję Ci cześć i jak aniołowie chcę śpiewać Tobie. Święty, święty, święty jest Bóg nasz. Yeah.
Tobie święty, święty, święty jest Bóg. Potężna jest moc Twojego imienia. Chcę Tobie śpiewać. Święty, święty, święty jest Tobie święty, święty, święty jest Bóg. Potężna jest moc Twojego imienia. Chcę Tobie śpiewać. Święty, święty, święty jest Bóg. Święty, święty, święty jest Bóg.
czekaliśmy w ciemności, gdy już cień nadziei znikł. Wtedy Ty przyszedłeś z nieba, miałeś łaskę w oczach swych, by spełniły się proroctwa. Słowo przyszło na ten świat, zostawiło tron swej chwały, by zamieszkać pośród nas. Godzien chwały jest nasz Bóg, Ojciec, Syn i Święty Duch. W majestacie wiecznie trwa, wywyższony królów Duch nasz Pan. Wziąłeś krzyż, nawet w bólu i cierpieniu, przed oczami miałeś cel, żeby przynieść nam zbawienie. Jezus, Ty poniosłeś śmierć. Trzymał dech, odsunięty został kamień, Boży Syn pokonał śmierć i umarli wstali z grobów, a zasłona pękła w pół. Teraz może przyjść do Ojca każdy, kto uwierzy Mu. Tak się zrodzi Kościół Twój, ogień w nim rozpalił. Ewangelii.
bądź wywyższony, nasz Królu, nasz Panie. Niech trwaj w swoim majestacie, w swoim chwale, gdzie aniołowie śpiewają, mówię, bez ustanku. My chcemy się do tego uwielbienia dołączyć jedynie. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie wypowiedzieć i oddać chwałę, na jaką zasługujesz, ale jesteś godzien, by Ci oddawano cześć, by Ciebie chwalono za to, co uczyniłeś, za to, kim jesteś i jaką łaskę, jakie miłosierdzie nam sprawiłeś. Tobie niech będzie chwała, po wieki wieczne chwała naszemu Bogu. Śpiewać pustych słów. Nie szukam wrażeń, szukam Ciebie, Panie. Przyjmij chwałę z moich ust. Ja tylko śpiewać chcę, jeśli z tego cieszysz się, jeśli to uwielbia Cię. Sam śpiew nie znaczy nic, jeśli serca nie ma w nim. Najważniejszy jesteś Ty. Śpiewać to w jednym celu, że chwała Panie Twoja jest. Ja tylko śpiewać chcę, jeśli z tego cieszysz się, jeśli to uwielbia Cię. Jesteś.
ucho nie słyszało, czego oko nie widziało i czego i co nie wstąpiło do umysłu ludzkiego, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Panie, ja Ci dziękuję za to, że przygotowałeś dla swego ludu tajemnice, które będziesz objawiał nam. Przygotowujesz niesamowity plan, niesamowite nagrody, niesamowite królestwo dla swoich uczniów. I kiedy już powstaniemy z martwych, będziemy z Tobą na wieki i Ty objawisz nam, co było w Twoim sercu przed zamierzchłymi czasami, aby się dokonało odpocznienie w pełni, Królestwo Boże w pełni. Objawiaj nam, Panie, już teraz swoje prawdy, prawdy Słowa Twego, Twoje obietnice, bo chcemy my już żyć. Objawi się.
swoją dobroć okazujesz mi. Moim szczęściem jest przy Tobie być i poznawać głębie myśli Twe. Odnawiasz umysł mój i serce. We mnie Ciebie było więcej. Duchu Święty, rozpalaj nasze serca. Wzbudzaj w nas dzieło, które chcesz kontynuować. Niech miłość Twa działa w nas, działa w naszym życiu, abyśmy się czuli kochani i wartościowi przez to, co Ty uczyniłeś, przez Twoje dzieło. Nie przez to, jak my możemy być silni, bo każda siła ludzka jest niczym. Jest tak naprawdę bez wartości przed Tobą. Ale Ty nas napełnij swoją siłą i mocą. Otwórz nam nasze oczy, byśmy widzieli. Niech się wypełni na nas słowo. Gdy poznacie prawdę, prawda was wyswobodzi. Wtedy prawdziwie uczniami moimi będziecie. Niech to się wypełni w naszym życiu. Niech się wypełni to w naszym życiu. Abyśmy wchodzili w prawdziwą wolność. Wypełnianie słowa Twego. Rozpal nasze serca. Rozpal nasze serca. Chcemy lepiej Ciebie znać. Niech Twój duch rozbudza marzenia Twoje w nas. Otwórz nasze oczy. Daj nam poznać myśli Twe. To, co w nas ukryłeś, niech dziś objawi się. Poślij swoje słowo, niech toruje drogę nam, niech prawdziwą wolność przyniesie łaska Twa. Duchu Święty działa, miłość niech prowadzi nas. Jezu, tak pragniemy zobaczyć Twoją twarz. Poślij swoje
że w tym jest łaska i moc do tego, by dopełniać wszystkiego i przemieniać swoje życie i rozbudzać wiarę, bo w działaniu, bo w słuchaniu Twojego Słowa, Słowa Chrystusowego jest rozbudzanie i budowanie wiary. O, tak modlę się o to dla każdego z nas, dla naszego życia duchowego, abyśmy wzrastali, wzrastali w chodzeniu, w mocy, w Duchu Świętym, aby Tobie, Panie Boże, płynęła chwała z nas, z naszego życia. Niech Tobie będzie cześć, niech Tobie będzie chwała. Ja Ci dziękuję za to, co mi pokazujesz i za to, jakim jesteś dla mnie. Bo Ty nas umiłowałeś, Ty mnie umiłowałeś. Jestem kochana przez Ciebie i my wszyscy jesteśmy kochani przez Ciebie. I to sprawia wdzięczność w naszym życiu i to, że chcemy pracować dla Ciebie. Tobie niech będzie chwała i cześć. Amen. Teraz myślę, jest dobry czas do tego, aby wysłuchać świadectwa. A dzisiaj świadectwem usłuży nasz brat Krystian Wlasiński. Zapraszam Ciebie, Krystianie. Chwała Bogu. Już któryś raz, kiedy ja mam coś mówić, to Tola jest przede mną. I tak sobie myślałem, że mówię, no nie, no znowu on, wyczerpie wszystko i co, nie? Ale cieszę się, bo ostatnio jak on był, jakoś lepiej mi poszło, jak wziąłem po nim mikrofon. Więc te namaszczenie jakieś Tola ma, takie, co daje odwagę bardziej, no nie wiem, tak mi się wydaje. Na początek chciałbym otworzyć, znaczy już otworzyłem, ale chciałbym, żebyście mogli wy otworzyć pewien fragment, który jakby jak najbardziej chciałbym odnośnie mojego nawrócenia. On długo o tym myślę ostatnio i zawsze to wiedziałem. No dobra, przeczytam może. To jest 16 rozdział Ewangelii Jana. 15, przepraszam, 16 werset. Większość z was zna ten werset. To jest piękne. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili, Ojca w imieniu moim dał wam. Ale najbardziej chciałbym położyć akcent na ten pierwszy zwrot. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. I często sobie tak myślę, bo ostatnio na grupie mówiłem o tym. Wiecie, ja szukałem jakby Boga, ale to takie było fajnie, jakby się nie znalazł, nie? Tak mówię, chciałbym Cię poznać, tą prawdę taką i w ogóle jakoś tak na sumieniu mi było lepiej, nie? Jak się tak pomodliłem i no ja Cię szukam, no na razie się nie znalazłeś, no to ja czekam cały czas, to teraz Twoja piłka, nie? A tak naprawdę nie było, on dawno mnie już wołał,
Wiecie, i tak sobie myślę, wielokrotnie, nie wiem, jak wy mieliście, czy czuliście się tacy inni trochę od wszystkich, wyjątkowi tacy. Jak koledzy, to może brzmi zabrzmi dziwnie, nie? Ale taka moda była zabijanie kotów czy zwierząt, nie wiem, to dziwne, nie? Takie. Ale kumple moi tak robili, takie rzeczy. To ja nawet słuchać tego nie mogłem. Mówię, już jestem inny. Bić się z kolegami lubiłem, wiecie, w szkole to co przerwę tam było, nie? Jakieś bijatyki. Ale jak coś się działo komuś tak niesprawiedliwie, wiecie, jeśli to wynikało z takiej próżności, z takiej, wyżyjmy się, to ja przestawałem nawet kumpli lubić po prostu za to. Jak kumple myśleli o czymś, to ja mówię, jakie to jest ładne, jakie to wszystko piękne, takie, wiecie, zacząłem myśleć, jak to, zastanawiać się od mojego chłopca, jak to jest, że ja widzę, co tam się dzieje, że ja widzę, albo że mi serce bije, że się grany goją, zawsze o tym myślałem, wiecie, taki, czułem się trochę inny od wszystkich. Oczywiście starałem się ich naśladować, bo przeważnie miałem starszych kolegów, którzy mieli nie zawsze dobry wpływ na mnie, w zasadzie nigdy nie mieli dobrego wpływu, to wiecie, ja musiałem im dorównywać, tak? Więc ja starałem się, wiadomo, jak miałem 13 lat, to już 3 razy papierosy rzucałem, wiecie, no narkotyki, te wszystkie rzeczy w moim życiu były, tak? Złe. Bo miałem takich kolegów i tak sobie myślałem, ale i tak jestem od nich jakiś inny. Takie miałem wrażenie, wiecie, i jest coś takiego jak, że Bóg dla każdego, wiemy to z historii o Izraelu, że ma ziemię obiecaną. I teraz kiedyś pamiętam jeszcze, jak byłem w więzieniu, to kasety słuchałem ciągle, bo mi się podobała. Cofałem i znowu ją słuchałem. Pastor miał to kazanie o wejściu, jak 10 zwiadowców. Tytuł kazania była Zła wieść, chyba coś takiego, nie pamiętam. Tych 10, to tam źle mówiło, wiecie, i oni nie weszli. I tak sobie myślałem, że jak już Jozue wszedł, to nigdy nie było bez wojny, bez walki żadnej. Jak Bóg ma dla nas ziemię obiecaną i my myślimy, że ją mamy, a nie ma żadnej wojny, coś nie gra, to może być nie ta ziemia, nie ten adres. I tak sobie myślę, bo w kontekście tego, że Bóg, myślę, byłem wybrany przez Boga, Bóg widział mnie od mojego chłopca, inspirował mnie też, wiecie, ja kiedyś opowiadałem tu o mojej pierwszej usłudze dla Pana kapłańskiej, jak miałem 7 lat gdzieś, ale to teraz nie będę o tym opowiadał, bo to śmieszne i innym razem mogę to opowiedzieć, ale zawsze myślałem, że będę służył Bogu kiedyś, nie? Świadectwo mojego życia wtedy nie wskazywało w ogóle na to, że ja w ogóle komuś będę służył, ale nieważne. Na pewno służyłem diabłu, bo jest napisane, że on zmusza nas do czynienia swojej woli. I mnie zmuszał do tego. I wiecie, wielokrotnie chciał mnie nawet, można powiedzieć, zabić. Ja miałem 2 razy nóż w brzuchu, spaliła mi się cała twarz sodą kaustyczną, wiecie, nie widzę teraz na jedno oko, rękę mi piła łańcuchowa prawie, i to było z roku na rok. Żeby wiedzieć, mniej więcej najgorsze przypadki miałem 11 września właśnie, jak wiecie, jak ten World Trade Center, nie? To ja też miałem swoje wypadki, 11 września. I wiecie, i ostatni mój wypadek, jaki miałem, to było moje oko właśnie, taki, znaczy ostatni, nie, później było więcej, ale taki, co wiecie, diabeł chciał mnie zabić, a to się obróciło przeciwko niemu, bo od tamtej pory, po tym oku, modliły się za mnie zbory różne. Ja w ogóle byłem niewidomy w szpitalu przez ponad tydzień. Leżałem, nic nie widziałem, byłem niewidomy. Wyobraźcie sobie, ja miałem 18 lat i byłem niewidomy. Leżę sobie w łóżku niewidomy i wiecie, i w którymś momencie otworzyłem oczy i zacząłem widzieć. Mówię, ja mam oczy z powrotem, nie? Ale okazuje się, że tylko jedno oko. No i w ten sam dzień ciocia do mnie dzwoniła, synu, bo ona do mnie mówiła, synu, synku, ciocia, ona już jest nawrócona i mówi, modliliśmy się zborem o ciebie, czy ty zacząłeś widzieć? Bo Pan mi powiedział, że powinieneś widzieć, nie? Mówię, no widzę, no chwała Bogu. I zacząłem sobie myśleć, ty, ten Bóg jest jakiś realny. Wiecie, tak człowiek wiedział o tym Bogu z religii w ogóle, ale naprawdę, no widzę, no nic. I tak sobie powiedziałem, oddawaj chwałę Bogu, ciocia mi mówiła. Ja mówię, no to jeśli to jest Bóg, no to ja mu będę oddawał chwałę, uzdrowił mnie, tak? No i od tej pory przez okres 3 ponad lat robiłem swoje,
wiecie, nic dobrego. Nawet powiem wam, jak mieliśmy jakiś numer, jakieś włamanie czy coś takiego, ja nie chcę o starym życiu mówić, to jakoś dziwnym trafem do Maryi się chciałem pomodlić, żeby ona mi pobłogosławiła te włamanie na przykład, nie? I było błogosławieństwo, nie? Udawało się. No ale dobra, nieważne. W każdym bądź razie modliłem się, że chcę poznać Boga. I mówię tak, tych zielonoświątkowców to nie za bardzo, bo oni mają te języki, te dziwne moce nadprzyrodzone, to na pewno nie. Jakiś taki prawdziwy Bóg, taki prawdziwy bym chciał poznać, takiego prawdziwego Boga. Pamiętajcie, co teraz mówię. Żeby to był taki prawdziwy Bóg, bez tych dziwnych języków, bez tego wszystkiego, nie? A byłem uprzedzony, bo byliśmy przez kilka lat świadkami Jehowy i oni mają nie za dobre zdanie na temat zielonoświątkowców i wszystkich charyzmatycznych kościołów. Jeśli już masz jakieś moce nadprzyrodzone, to to nie jest Boga, to jest diabeł. I mówię, z diabłem nie za bardzo, nic, jak chcę się poznać. I wiecie, robiłem dalej swoje. I któregoś razu, no miałem tam jakieś problemy, no takie zawodowe można powiedzieć, a wtedy kradłem. Potrzebowałem wsparcia kuzyna, bo kuzyn był takim bandziorem poważniejszym, można powiedzieć, miał dużo kolegów. Ja dzwonię, bo tam trzeba było pozałatwiać parę spraw z innymi ludźmi, a on do mnie mówi, że ja teraz nie mogę, niech on później zadzwoni, bo Biblię, on tam grupę prowadził jakąś, nie? Tam Biblię czyta. Ja sobie mówię, jak on Biblię czyta? Wracał postrzelony nieraz nożem, pocięte, wiecie, w szwach głowę, bo tam jeździł jakieś długi, on Biblię czyta, nie? I na mnie to wywarło tak. Mama, bo o co chodzi z tym okiem, słuchajcie, dokończę wam jeszcze z tym okiem. Moja mama przyjechała w nocy z Niemczech. Mówi, synu, Jezusa poznałam, nawróciłam się, jestem ochrzczona, bo była w Niemczech też w kościele. Moja ciocia jej zwiastowała, ona się nawróciła. A ja wtedy, wiecie, ja byłem bardzo takim, naprawdę miałem opanowaną łacinę bardzo dobrze. Klnęłem jak szewc, wyzywałem i z wszystkich się naśmiewałem. I mamę też oczywiście wyśmiałem, Jezusa wyzywałem, tamtego ich, mówię, ten wasz charyzmatyczny, i zacząłem wyzywać, naśmiewać się. Za dokładnie 1,5 godziny straciłem wzrok. Bo pojechałem do pracy sobie i mama mówiła, synu, ty nie wiesz, komu ty bluźnisz, to nie są żarty, nie? Mówię, daj spokój z tym twoim Bogiem, nie? Wiecie, jak Tytanik, nikt mnie nie zatopi, nie? No i to 1,5 godziny minęło i ja leżałem w szpitalu. Ale o co chodzi? I zacząłem sobie myśleć o tym, tak? No ale co by nie było. Pojechałem do tych Niemczech, bo kuzyn, wiecie, on dla mnie był taką inspiracją. Jak on się mógł nawrócić, ciota się nawróciła, mama też o tym Jezusie. Ja już się czułem taki, wiecie, sam. I zacząłem tak sobie rozmyślać o tym wszystkim, nie? I ale mówię, nie. Jak ciocia do mnie dzwoniła, to mówię, mnie nie ma, mamo. Mama nigdy... Mama mówi, ty mi nie każ kłamać, nie? Mnie mam jej koniec, nie? Ja nie chciałem rozmawiać, bo ciocia ciągle o tym Jezusie by mi mówiła. Ciągle, synu, Pan przychodzi, ty się nawróć i tego, nie? A ja mówię, no byłem trudnym bardzo dzieckiem, nie? I któregoś razu dzwoni ciocia i mówi, słuchaj, Hania, bo tak ma na imię moja mama, słuchaj, weź, nie wiem co jest, Jezus mówi mi, że twój syn ma do mnie przyjechać. Nie, mi nie jest to na rękę, nie? Ja go tu nie chcę, ale musi przyjechać, bo no Jezus mi każe, nie? Zapytaj go, czy on jest zainteresowany. Mówiła to, mając nadzieję, że ja zainteresowany nie będę, nie? Bardzo odważnie to mówiła, bo wiedziała, że ja nigdy nie chciałem tam jechać, nie? Już na pewno nie, bo Jezus powiedział, nie? No i tak sobie siedzę, wtedy miałem dziewczynę. Ja mówię, ty, ciotka mi... Mówi, że mam przyjechać do Niemczech, nie wiem, no po co ja tam będę szukał, nie? I wiecie, a ona mówi, ja bym pojechała i byś mnie tak zostawiła, miałabyś mnie gdzieś. No pewnie, a co to, nie? Mówię, no to na razie wtedy, nie? Mówię, jak taka masz postawę, to jutro mówię, że jadę. I pojechałem tam, słuchajcie. Sobie tu spisałem, na razie nic nie mówię z tego. Jadę tam, słuchajcie, wysiadam i moja ciocia, pierwsze wrażenie, łysy dryblas w dresie Adidasa idzie, nie? To ja będę miała. Tutaj, nie? Co ja będę miała? Chodź, synek, do góry, nie? Wchodzimy do góry, wiecie. Jezus wie, a jak Jezus wie, to jego ludzie też to wiedzą. Pewnie przypadkowo wydawałoby się z pozoru. Ja bardzo lubię truskawki od mojego chłopca, od dziecka. I nawet jak kradliśmy komuś za małego chłopca jakieś tam jabłka, gruszki, ludzie, to ja patrzyłem, czy tam nie ma truskawek gdzieś czasami, nie? I wiecie, bardzo lubiłem. I tak sobie, wiecie, mówię, ale bym sobie coś zjadł, nie? I ciocia mówi, słuchaj, synu,
Mam wspaniały, no dzisiaj Jezus mnie zainspirował do upieczenia ciasta z truskawkami, z galaretą i z bitą śmietaną, mówię. Ja. Mówię, no to pięknie, mówię, no to dawaj, ciocia, nie? Nie, 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 jest warunek. Jaki warunek? Położę na ciebie ręce i się pomodlę. No to mówię, no dobra, to pomódź się, co mi tam zależy, nie? Wiecie, położyłam, modli się, na razie po polsku się modli. Potem mówię, no nie, to nie jest niemiecki, nie? Niemiecki miałem w szkole. Na językach się modli, nie? I wiecie, ona się modli na tych językach, ja mówię, to jest to, co ja się modliłem, żeby na pewno się z tym nie stykać, mówię, nie? Ona tu mi odprawia te czary swoje zielonoświątkowe, nie? Ale dobra, pomodliła się, słuchajcie, ja te ciasto jak Ezaw zjadłem za michę zupy, zjadłem te ciasto, siedzę sobie i zacząłem myśleć, ja muszę zmienić swoje życie. Słuchajcie, nie zwiastowała mi, nie, że ja nigdy nie miałem, wiesz, bo ona wiedziała, że ze mną to nie będzie temat, ja zawsze bym najmądrzejszy, więc bym jej odpowiedział tak, że ona by już nie chciała rozmawiać. Ale mówi, no jak ja nic nie mogę, to niech Jezus coś zrobi. Pomodliła się o mnie, położyła na mnie ręce i ja mówię, ja muszę zmienić swoje życie. Zacząłem myśleć, że ja okradałem ludzi, zacząłem takie rzeczy myśleć. Ja mówię, dobra, nieważne. Ciocia mówi, słuchaj, synu, ja jadę do kościoła teraz. Czy ty jedziesz ze mną, nie? Ja mówię, z grubej rury, ciocia, ja bym chciał zmienić swoje życie, ale nie tak od razu w pierwszy dzień. Ja zostanę, ty jedź, nie? To był taki, Bóg tak to wszystko zaaranżował, słuchajcie, tak poukładał te wszystkie sytuacje, bo ona się wyprowadzała. Wszystko spakowane, tapety zerwane z całego domu. Wszystko w kartonach. Ja mówię, nie ma wideo, nie ma CD, nic, nie ma, wiecie. Będę siedział w czterech ścianach, bez tapet nawet, nie? I ona mówi, no to możesz jechać ze mną, nie? Ja mówię, a co ja tam z nudów pojadę sobie, nie? Słuchajcie, pojechałem tam. To było w Düsseldorfie w Niemczech. Wchodzę do kościoła, a tam, wiecie, wszyscy czarnoskórzy, nie? I każdy mi się przedstawia, nie? A dla mnie to wszystko jedno. I tak dla mnie każdy był taki sam wtedy, nie? Wszyscy się przedstawiają. Krystiana Białego to wszyscy poznają, jak reszta jest czarna, nie? I cześć tam Zubi, cześć tam Adi, nie? I tam mi się przedstawiają jeszcze imiona, których ja nie do końca bym nawet wypowiedział, jakbym chciał go zawołać, nie? Przedstawili się, wszystko. Usiadłem sobie i głosi kaznodzieja, pastor tamtego zboru. Głosi, a ja coraz bardziej rozmyślam, jaki ja jestem potwór. Jak ja mogłem do mojego kolegi się naśmiewać, wiecie, on taki, nie będę wymieniał jego mankamentów po prostu, ja byłem głównym prowodylem, żeby z niego robić obiekt rozśmieszania wszystkich kolegów, nie? Bo zawsze chciałem taką mieć kierowniczą, taką jakby powiedzieć, chciałem być takim, co zawsze przejmuje towarzystwo i w ogóle. I mówię, ja go muszę przeprosić, ty. Ale gdzie? Nie rób tak. Co to jest w ogóle? Co tu się dzieje? Zaczęły mi lecieć łzy, słuchajcie. A ten pastor mówił, że tu jest ktoś z daleka. Pan cię wzywa. Pan cię wzywa. I ciocia mi to tłumaczy. Nic, no przecież to do ciebie. Mówię, nie, mówię, ja nie idę, to nie do mnie. Skąd ty wiesz? No to jest jeszcze z 200 ludzi, nie? I wiecie, i tak sobie siedzę. Staliśmy wtedy akurat, bo modlili się. Ja też musiałem wstać, bo byłoby głupio, jeden człowiek by tylko siedział. Nie wiedziałem, po co wstałem z nimi, nie? No to, wiecie, to tak trwało, wyszła jedna kobieta, tam wyszła inna i jedną przywieźli na wózku inwalidzkim, słuchajcie. I ona była chyba 18 albo 12 lat, nie pamiętam dokładnie, jeździła na wózku, sparaliżowana po jakimś wypadku. I oni się tam o nią pomodlili i ona wstała, zaczęła płakać, krzyczeć i zaczęła, to nie jest tak jak na filmach z Jezusem, że od razu chodzą, skaczą, nie wiem, jakoś, ludziom coś brakuje, jak się modlą i ona tak powoli zaczęła chodzić, nie? Ale coraz bardziej zaczęła chodzić. Później wyszła na dwór po schodach i weszła. A ja płaczę cały czas i mówię, jakim ja jestem złym człowiekiem, ja muszę zmienić swoje życie. Przecież skoro to, co się tu dzieje i to, co mnie dotyka, jest prawdziwe, no to sorry, to piekło też jest prawdziwe. Na razie to jest to, gdzie ja idę, nie? I wiecie, Bóg mnie tak zwalił, ja zapłakany, bez języka, tam poszedłem do przodu. Nie wiedziałem jeszcze, co mam powiedzieć, wiecie, ja nigdy nie natrafiłem, kto wyzna Jezusa, Panem będzie zbawiony i w ogóle. Ja takich rzeczy nigdy nie wiedziałem. Wyszedłem zapłakany, ten pastor mnie przytulił i mówił, że dzisiaj jest wielka radość w niebie, wiecie, ta cała oprawa, nie? Ja wyznałem to wszystko i
Wiem, że, bo do tego, co chciałem mówić na początku, nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. I to, że tu siedzicie, bo inni tu nie siedzą. Bóg mnie wybrał. I ja to wiem, bo wiecie, ja go jakoś tam nie szukałem za bardzo. I my myślimy nieraz, że my zdecydowaliśmy się i nawróciliśmy się, bo wyznaliśmy Jezusa Panem, nie? Ale tak jak ostatnio rozmawialiśmy, żałujcie, że nie chodzicie na grupy, mówiliśmy o tym, że kto uzna Jezusa, a nie wyzna Jezusa Panem. Uznać Go Panem, rozumiecie? Uznać Go, bo wyznać to każdy może. A wiecie, co jest różnica? Ty idziesz i robisz Bogu, ja Cię wyznaję moim Panem, a Bóg, ojej, jak fajnie, cieszę się. A kiedy Bóg Cię zwala na kolana i doprowadza, On Cię zbawia pierwszy, On Cię dotyka, On Cię oczyszcza z grzechów, to wtedy możesz powiedzieć, to ja nie mam innego wyjścia, muszę Cię uznać. Tak wygląda, moim zdaniem, nawrócenie. I ja uznałem Jezusa swoim Panem, bo to On, tak jak Sara mówiła, że nic dobrego dla Niego nigdy nie zrobiłem. I sobie tak wyobrażam sytuację. Ewę w ogrodzie Eden, która już chce zerwać ten owoc, chciałem powiedzieć jabłko, ale by było herezja, jakiś owoc tam chciała zerwać, i Jezus, który jak zerwiesz, to zaraz mnie zabiją. I stoi Syn Boży, a my ludzie widząc to, no to co, najwyżej zginiesz. I tak ciach, bierzemy to i chłop na pewną śmierć idzie. Rozumiecie? Taki obraz miałem, jak ona to powiedziała, nie? Sobie myślę, niesamowite to jest, nie? Dobra. Wiecie, minął jakiś czas... Tam w zborze, ten zbór to był, wiecie, tam było kilkaset ludzi, w chórze, tym gospel, bo oni nawet swoje płyty mają, jest tam z 30, może więcej osób śpiewa, mają perkusistę, który mnie zainspirował, podoba mi się perkusja od tamtej pory właśnie, jak on walił w tą perkusję, jeszcze wiecie, Afrykańczycy z jazzowym stylem, nie, jak on tam, co on wyprawiał z tą perkusją, na pianinie, no po prostu naprawdę bardzo poważny, taki naprawdę na dużym poziomie chór i tam się fajnie, i przyjechałem, mówię, ciocia, ja po kilku miesiącach, mówię, jadę do Polski. Już byłem ochrzczony, no może powiem wam, powiem wam, jak byłem ochrzczony w Duchu Świętym. Po prostu pastor wytypował 12, jak apostołów, 12 ludzi, że macie przyjść w piątek o 21:00, Jezus będzie chrzcił Duchem Świętym. Nie wiem, czy to było takie, żeby mnie kupić na wiarę, czy co, nie wiem. Przyszedłem i wszyscy byli ochrzczeni właśnie o godzinie 21:00 w piątek wieczorem, nie? Nawróciłem się w piątek, zostałem ochrzczony w piątek wodny i w piątek zostałem ochrzczony, wszystko w szabat, nie? A nieważne, w każdym razie wieczorem wszystko. I wiecie, i wracam do tej Polski, nie dokończyłem, myślę, wszystkiego, co miał tam dla mnie Jezus, bo chodziłem z ciocią też, i razem wypędzaliśmy demony, naprawdę. Pierwszy raz widziałem, że człowieka może podnieść i bez użycia ludzkiej ręki rzucić kilka metrów dalej, nie? Nigdy wcześniej tego nie widziałem, ani nawet w Polsce przez 20 lat kolejnych tutaj tego nie widziałem, nie? Więc takie rzeczy i myślałem, będę to praktykował, nie? Ale przyjechałem sobie do Polski, wymyśliłem, że muszę, Pan mnie powołuje do Polski. Wróciłem do Polski, moja siostra już tutaj znalazła zbór, bo ona też się nawróciła, młodsza siostra. Mam fajny zbór. No to mówię, idę, wiecie, moje wyobrażenie tych zielonoświątkowców, tych wszystkich charyzmatyków, to jest coś takiego, że ja wpadnę, będzie tu chór, nie wiadomo jaka perkusja. Ja wchodzę do tam, teraz to mamy magazyn z tego, tam był zbór wcześniej. Wchodzę, mówię, jakie to malutkie jest takie, nie? Stoję z tyłu, jakiś gościu w irokezie nawala w bębenki i lider uwielbienia na gitarze gra w za krótkich spodniach. Ja mówię, niezły chór, nie? Ja mówię, nie, ja tu nie zostaję, idę gdzieś indziej. Pojechałem raz do Gdańska, ten chór też tu jakiś taki mały jest, nie? I wszędzie mówię, być może ja tylko taki kościół widziałem, gdzie ktoś kładł nacisk na taki chór. No i tak tu zostałem po prostu, tak? Tu już zostałem. Wiecie, jakiś czas byłem i no przynajmniej w polskim zborach, których ja znam, trzeba kładą nacisk na to, że nie możesz być bezczynny. W sensie takim musisz iść do pracy, bo skoro nie pracujesz, to żyjesz nieporządnie. I zaczęli mnie się czepiać tutaj wszyscy, że nie pracuję, nie?
A ja nie mogłem pracować, bo nie umiałem. Mówię, jak można? Wiecie, autentycznie, ja przy kaloryferze, to był mój kaloryfer depresji po prostu w kuchni tam. Codziennie, bo ja tu mieszkałem przez jakiś czas. Stałem przy tym kaloryferze oparty o parapet i mówię, rozpłakany chłop, 21 lat chyba miałem, płakałem, że jak ja mogę do emerytury pracować? Nikt, to nie jest dla ludzi, to nikt nie da rady. Jak ludzie? Ja naprawdę podziwiałem ludzi, którzy pracują codziennie. Jak można iść do pracy codziennie w ogóle? I nie umiałem tego zrobić, wiecie. Tak jak mówiłem, nabroiłem trochę w życiu, więc nawróciłem się i o ile Bóg był dla mnie łaskawy, to prokuratura już nie była taka łaskawa dla mnie. I któregoś razu dostałem, policja jeździła do mojej mamy ciągle. I jeździ. I mój kuzyn już znał się na rzeczy trochę, nie? I mówi, a o której jeździ, a po co jeździ? Ciocia, niech on nie idzie na komendę, bo on już nie wróci stamtąd, nie? To mówiłam, mam czyste sumienie, Jezus jest ze mną, co wy tam nie możecie zrobić? No i już nie wyszedłem, zostałem tam na komendzie, bo przyszedł protokół zatrzymania do więzienia, że idę, nie? Za jakiś tam stary wyrok, nie? I wiecie, i to już było błogosławieństwem, że w tej niewiedzy poszedłem tam, bo to wszystko, że sam się spostawiłem, dobrowolnie dałem się ukarać, to wszystko jest w dokumentach, wiecie. To tak jak innych w kajdanki skuwają i siedzą w kajdankach, tak ja mogłem sobie dzwonić telefonem do wszystkich, do mamy, poinformowałem, że na kilka miesięcy mnie nie będzie. Policjant mi zrobił kawę, to była moja chyba pierwsza kawa w życiu, bo ja nigdy kawy, kawa mi śmierdziała, nie piłem kawy. Policjant mi zrobił kawę, a tam jakiś komendant, co tu za cyrki się odstawiają, co, on jest w porządku. Piłem kawę z policją, słuchajcie sobie, przy biurku, nie? Skuli mnie w kajdanki, tutaj pamiętam, przyjechałem po dowód, bo wiecie, skuli mnie, a ja nie miałem dowodu przy sobie, nie wiedzieli, kto ja jestem w ogóle, nie? Na słowo musieli uwierzyć tylko. No to pastor z nimi wynegocjował, żeby mnie do przodu skuli, bo ja byłem tak z tyłu, nie? Pamiętam, bo ja nie mogłem nawet nic sięgnąć. No nieważne, w każdym razie i pojechałem. I powiem wam tak, tu wstawałem o 9 sobie, wiecie, misjonarz, a tam 5:30 musisz mieć już łóżko zrobione, nie ma. I oni mnie nauczyli wstawać o 5:30. Wiecie, i tam Bóg mi niesamowicie błogosławił, bo tam są kasty, wiecie, i ja wybrałem, że nie będę to w tej jakiejś kaście tam, będę służył Jezusowi. I zwiastowałem Ewangelię w każdej celi, w której byłem, to od razu miałem pseudonim Zielony, wypędzacz demonów, bo ja o tym wszystkim rozmawiałem. I mieliśmy kiedyś człowieka, który, no wyobraźcie sobie, przychodzi do więzienia jakiś człowiek starszy, i najpierw jednego takiego poważnego mordercę mówi, to łóżko jest moje. Dzwoni do oddziałowego, to ten się musiał przenieść. Już go nie lubili, nie? Już go naprawdę nie lubili. Siedzi z nami, ogląda tam telewizor, nie? Ja sobie czytam Biblię, a on podchodzi naprawdę do potężnych chłopów po 140 kilo i poduszkę im kładzie na telewizor, żeby oni nie oglądali. I tak ich denerwował. Wiecie, oni już nie mogli wytrzymać, on był tylko jedną noc tam. Oni już go zabrali tamtąd, bo nie wytrzymali z nim. W nocy światło zapalał specjalnie. Wyobraźcie sobie, druga w nocy, a on zmywa podłogę. To w końcu nie wytrzymali, mówi, słuchaj, Zielony, my go trzymamy, a ty wypędzaj te demony z niego, bo to chłop opętany jest jak nie wiem co, nie? Wypędzaj te demony z niego. Potem przeniesiono mnie po tej nocy niewyspanej do innego więzienia. I tak jak mi mówili, że jeśli nie będę grypsował, nie będę w tej najwyższej kaście, to będę chodził głodny, nie będę nic miał. Słuchajcie, Bóg mi tak pobłogosławił, że dyrektorem tego więzienia, do którego ja poszedłem później, to był taki półotworek, można było już wychodzić na przepustki po 2 miesiącach. Dyrektor chodził na nabożeństwa do Słupska, do kościoła i bardzo lubił zielonoświątkowców, wierzył w Boga i jakoś się dowiedział, że ja jestem, wiecie, jeszcze on, te listy, które do mnie przesyłano, to były same psalmy, same wersety biblijne, to tak jak niektórzy musieli czekać, powiem wam trochę o błogosławieństwach też, nie? Jak niektórzy musieli czekać, na przykład miał dziewczynę i chciał, żeby była wpisana na listę odwiedzin, to 2-3 miesiące czekał, co chwilę odmawiali mu, tak się znęcali nad tymi więźniami, wiecie, głupi czajnik, to tam nieraz niektórzy kilka miesięcy czekali, a ja 12 rodzin wpisałem w pół godziny po terminie. I wszystkich mi zatwierdzono. To później przychodzono do mnie, ja, można powiedzieć, konkurowałem z takim, na Politechnice czy gdzieś wykładał taki doktor jakiś tam, on zaczął ściągać sobie kilka milionów
komputerowo jakoś z banków do siebie na konto. Jakoś tam wchodził, hakerem był też, nie? I on pisał bardzo poprawnie, wiecie, dokumenty wszystkie właśnie takie. A mi przynosili wybazgrane ręką dokumenty, żebym ja tylko położył ręce na nie. Ja kładłem na nie ręce i po tym miałem kolejkę. To mi znaczki chcieli dawać pocztowe, jak mleko, różne tam rzeczy. Ty weź tylko pobłogosław mi te dokumenty, bo żony mi nie chcą wpuścić, wiesz, albo tego mi. To im błogosławiłem, słuchajcie, i Bóg się przychylał do tego wszystkiego. Zatwierdzał im to. No to oczywiście dostałem pseudonim Mojżesz tam. I miałem ksywę Mojżesz we więzieniu. Słuchajcie, o, Mojżesz, idziesz grać, nie? Wiecie, także Bóg mi bardzo błogosławił, a to nie, że ja chodziłem głodny, bo przytyłem 7 kilo ponad, to przynosiłem z pracy, bo pracowałem w hotelu bardzo dużym, takim Poseidon w Ustce i tak jak niektórzy musieli się do naga rozbierać, wiecie, żeby go przeszukano, to ja cały wyposażony z pełnym plecakiem kotletów, dewolajów i różnych rzeczy wchodziłem na cele sobie codziennie, ja i 5 cel naokoło przytyło. Albo i więcej, bo miałem tyle jedzenia. Zaufałem Bogu, wiecie, ja mogłem zaufać diabłu i powiedzieć, będę z tej wyższej kasty, to będę miał dobrze u nich. Ale ja wolałem mieć źle u nich, a dobrze u Boga. I to mi się bardzo opłaciło i wcale nie było tak źle. Różne były sytuacje, naprawdę mógłbym to opowiadać, ale jest bardzo mało czasu, bardzo mało. Wiecie, dzisiaj stoję tutaj dumnie i mogę mówić o moim Jezusie, z dumą. Tak jak wszędzie, gdzie z dumą mówię o Jezusie, On mnie nigdy nie zawiódł, chociaż ludzie mówili, to będzie źle. Jeśli jest jakaś ziemia obiecana, to ludzie ci powiedzą, tam są olbrzymy, tam ty nie dasz rady. A ja mówię, ja dam, bo znam Słowo Boże, dam radę, wiecie. I zawsze mnie Bóg nigdy mnie nie zostawił, nigdy. I teraz mi błogosławi i w różnych aspektach, no finansowo i w ogóle. Wiecie, ty, ludzie mi mówili, że ty będziesz kryminalistą, ty kryminalisto jeden, bandziorze, ty i tak skończysz w pierdlu, całe życie będziesz siedział. I ja mówię, a będę miał kiedyś rodzinę. Gdybyś miał rodzinę, ty, wiecie, i wyzywano mnie zawsze. Ja już uwierzyłem w to, że nigdy nie będę miał żony, zawsze będę sam. Wszystko, czy mi przeklinano, diabeł musiał oddać 4 razy tyle. Więc, bo Bóg jest wierny, to jest napisane w Słowie, że będzie musiał oddać 4 razy tyle. Chodzi o to, że dumnie mogę mówić o moim Jezusie, o moim Jezusie i z pewnością, że jak coś powiem, On nie zawiedzie mnie. Nie zawiedzie, bo tak jest napisane. Dziękuję. Dziękujemy za świadectwo, Krystianie. Bardzo ciekawe. Tak jak świadectwo każdego, kto przychodzi do cudownego Pana. No i teraz mam dylemat. Na pewno muszę ogłosić, że nasz brat Anatol jest prorokiem, bo na samym początku, nie wiem, czy żeście zauważyli, powiedział, że dzisiaj jest taki piękny dzień i tak fajnie nam tutaj, że możemy do wieczora tutaj być. Więc nie wiem, czy pójść tym torem, czy jednak spojrzeć na zegarek, że jest za 13:12. Może zapytam was. Kontynuujemy? Chcecie, żebyśmy otworzyli Słowo Boże? Kosztem nawet kawiarenki dzisiaj. Co? Chociaż nie, ci, którzy będą chcieli, to ja spróbuję być konkretny, tak? W związku z czym myślę, że da się w pewnych rzeczach coś tam skrócić. A chciałbym dzisiaj zadać ci pytanie. Myślę, dosyć istotne pytanie wobec czasów, w których żyjemy. Bo żyjemy w przededniu przyjścia naszego Pana. No i w zasadzie nasze serce, nasza dusza jest przez Boże Słowo zachęcana do tego, żeby została porwana w pewnym
rozmiłowaniu, żeby nie powiedzieć rozpasjonowaniu tym wszystkim, co Pan powiedział i obiecał. Tak, że On ochroni swój Kościół, że przyjdzie po Niego i że będziemy z Nim już na wieki, tak? Mam pytanie do Ciebie. Gdzie jest Twoja ojczyzna? To jest bardzo ważne pytanie i nie kurtuazyjne. Ja pamiętam, kiedy nawróciłem się, a nawracałem się w zborze przy ulicy Menonitów w Gdańsku, tam śpiewano pewną pieśń, a jej słowa mówiły o chrześcijanach, że ich dom nie jest na tym świecie, ale że ich domem jest niebo. I wiecie, śpiewając to faktycznie patrzyłem na nich i widziałem różnicę między nimi, chrześcijanami, a ludźmi, których znałem po sąsiedzku. Zobaczyłem, że chrześcijanie to ludzie jakby nie stąd. Oni naprawdę nie byli stąd ze względu na ich odmienione serce. Wiecie, po nabożeństwie najpiękniejszą rzeczą było podchodzić do tych starszych sióstr czy braci, do rówieśników też, i po prostu rozmawiać o tym, co żeśmy słyszeli na kazaniu, albo po prostu, co żeśmy przeczytali w domu. Wiecie, ich radość, ich rozmiłowanie Panem było po prostu niesamowite. Wiecie, prawdą jest, że chrześcijanin, jego dom jest kojarzony z tym domem, w którym jest Ojciec, w którym jest nasz Pan. Wiecie, ja wtedy patrząc na nich i słuchając i czytając też Słowo Boże, pamiętam, zastanawiałem się, zadawałem sobie takie pytanie: no dobrze, Mirek, a gdzie Twoja jest ojczyzna? Wiecie, ja wbrew pozorom byłem wychowywany całe swoje życie jako Polak, patriotycznie chciałem powiedzieć. A teraz musiałem odpowiedzieć na pytanie, gdzie jest moja prawdziwa ojczyzna. I wiem, że wtedy modliłem się do Pana: Boże, wyryj w moim sercu, wyryj w mojej duszy to, że jestem obywatelem nieba. Bracie i siostro, pozwól, że i Ciebie zapytam, gdzie jest Twoja ojczyzna? Czy Twoją duchową ojczyzną jest niebo? I czy jesteś w stanie to potwierdzić? Czy jesteś w stanie nie tylko potwierdzić to swoimi ustami, bo wiesz, co w Biblii jest napisane, ale swoim życiem? Gdzie jest Twoja ojczyzna? Wiecie, że jednym z bardziej znaczących obrazów ludzi wierzących, opisanych tak w Starym, jak i w Nowym Testamencie, jest obraz pielgrzyma, jest obraz gościa, obcego, ambasadora, posłańca, słowem osoby nie z tego miejsca, w którym jest. Nie wiem, czy pamiętacie Abrahama, którego Bóg powołał najpierw z Ur Chaldejskiego, a potem, kiedy dotarł już do Haranu, to też został wywołany przez Boga i powiedział: pójdziesz dalej, i poszedł. Za to Bóg nazywa go
człowiekiem wiary, jest błogosławionym. Wiecie, chciałbym zacytować jeden krótki wiersz z pierwszej Mojżeszowej, 23 rozdział, 4 wiersz, mówi tak. Jestem u was osiadłym przybyszem. To wypowiada Abraham, tak? Jestem u was osiadłym przybyszem. Dajcie mi więc u siebie na własność grób, abym mógł wynieść z domu i pochować moją zmarłą. Chodzi o żonę Sarę. Kiedy Sara zmarła, Abraham staje przed Chetytami i kupuje od nich jaskinię, w której urządza grobowiec dla swojej żony. Ale otwórzmy też odnośnie Abrahama list do Hebrajczyków, 11 rozdział listu do Hebrajczyków i tam 8-10 przeczytamy. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc nawet, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej, na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Nie wiem, czy pamiętacie potomków Abrahama i właśnie wspomnianego Izaaka, Jakuba, ale też Józefa, którego Anatol wspomniał na początku. W pierwszej księdze Mojżeszowej, to jeszcze raz to samo miejsce, tylko 26 rozdział i przeczytam 3 wiersz. Mieszkaj jako gość w tym kraju, słyszy Abraham. I ja będę z tobą i będę ci błogosławił, gdyż tobie i potomstwu twemu dam te wszystkie kraje i dochowam przysięgi, którą dałem Abrahamowi, ojcu twojemu. To przepraszam, to jest do Izaaka, tak? W 46 rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej w 9 wierszu możemy przeczytać takie słowo. Jakub powiedział Faraonowi, czas mojego pielgrzymowania wynosi 130 lat. Krótki i zły był to czas życia mojego i nie dosięgnął lat życia ojców moich w czasie ich pielgrzymowania. Wiecie, przez cały czas, przez życie patriarchów, czy życie patriarchów było naznaczone takim określeniem pielgrzymowanie, tak? Obcy, ten, który przychodzi i tylko zamieszkuje. Wiecie, o nich wszystkich Bóg wydał wspaniałe świadectwo i ono jest też zapisane w tym cytowanym już rozdziale 11 Hebrajczyków. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, przeczytajmy od 13 wiersza. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala, wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić. Lecz oni zdążali do lepszej, do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż
przygotował dla nich miasto. Przygotował dla nich miasto. Wiecie, Pan Jezus, kiedy zwiastował Ewangelię, też mówił o tym, że On idzie, aby przygotować nie miasto, miasto też, ale nawet mieszkanie. 14 rozdział Ewangelii Jana. Niechaj nie trwoży się serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Dawid również w psalmach mówi o pielgrzymowaniu, mówi o czasie, który musi jeszcze spędzić, ale tak naprawdę zmierza do innego miejsca. I wiecie, Bóg mówi tak w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie, że ci, którzy uwierzyli Jemu, oni zawsze będą pielgrzymami. W Starym Testamencie Stary Testament wypełniony jest w Nowym. To wiemy. I możemy zauważyć to, że w rzeczywistości to wszystko, co przechodził Abraham, czy Józef, czy Mojżesz, czy może inni, dziś ma miejsce w każdym z nas. To my dzisiaj, chociaż urodziliśmy się w państwie polskim, białoruskim czy ukraińskim i formalnie na ten krótki czas jesteśmy obywatelami tych krajów, to tak naprawdę wszyscy razem przez Jezusa Chrystusa i dzięki Niemu jesteśmy obywatelami nieba. Duchowo nasza ojczyzna jest gdzie indziej niż dziś jesteśmy. Często przywołujemy taki obraz, obraz ambasadorów. Ambasadorów, których ojczyzna jest daleko, jest dalej. A tą ojczyzną w naszym przypadku jest Królestwo Niebieskie. Stając się dzieckiem samego Boga i przejmując Jego wyposażenie, przejmując Jego dziedzictwo, staliśmy się reprezentantami naszego Pana tutaj, pośród ludzi nieznających Go. Tak? Jakbyśmy sięgnęli do Bożego Słowa, to o pielgrzymach, o wierzących, tak, jako pielgrzymach pisał apostoł Paweł, na przykład list do Filipian, 3 rozdział, od 18 do 21 wiersza przeczytam. Wielu bowiem z tych, o których często wam pisałem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem jest ich brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Niesamowite. Mówi tutaj o przeciwwadze, że ci, którzy uwierzyli w
Pana Jezusa, żeby nie inwestowali swojego życia w rzeczy materialne, w życie tutaj na ziemi. Dlaczego? Bo nasza ojczyzna jest w niebie. Skąd też Zbawiciela oczekujemy. List do Efezjan, 2 rozdział, szósty wiersz mówi o naszym miejscu. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził nas w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Zobaczcie, to mamy już nie tylko obiecane, to się już dokonało, że nasze życie jest tak naprawdę już postawione po prostu w miejscu zupełnie innym niż ta ziemia. Jakbyśmy zerknęli do listu do Kolosan, Paweł też tam zostawia piękny tekst, od 1 wiersza, 3 rozdział, Kolosan. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Wiecie, o pielgrzymach pisał tak samo apostoł Piotr, Jan, Juda, Jakub. Może na potwierdzenie tylko jedno miejsce. List Piotra, 2 rozdział, 1 listu. 1 list, 2 rozdział, 11 wiersz. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Takich miejsc, słuchajcie, można odszukać zdecydowanie więcej. Nie wiem, czy wiecie, ale w czasach, w których był pisany Nowy Testament, bycie przybyszem, bycie pielgrzymem, obcym, było bardzo niemile odbierane. Było to dla tamtego świata pewnego rodzaju przekleństwo. Nie masz domu? Nie masz swojego miejsca? To kim ty jesteś? Wiecie, każdy człowiek, obywatel Cesarstwa Rzymskiego, musiał nosić odpowiedni status społeczny. I najwyższym statusem byli obywatele. Najniżej natomiast traktowano, no właśnie, przychodniów, tych przybyszy, którzy nawet osiedli na stałe, jednak nie urodzili się na tym miejscu i nie byli uznawani jako mieszkańcy, jako obywatele. Oni po prostu mieli przez cały czas taki status przybysza, cudzoziemca, co wielokrotnie równało się z uznaniem ich za barbarzyńców. W tym czasie, wiecie, ustanowiono taki status ludzi, których określono obcy, ale stale przebywający na danym terenie. Gdybyśmy czytali literaturę antyczną, tą chrześcijańską, to byśmy mogli przeczytać u Tertuliana takie zdanie. Chrześcijanin wie, że ziemia to miejsce jego pielgrzymowania, a swą godność znajdzie w niebie. Inny autor mówi tak. Chrześcijanin to gość na obszarach zepsucia.
Augustyn powiedział tak: jesteśmy przybyszami wypędzonymi z naszej ojczyzny, niezdolnymi do szczęśliwego życia na obczyźnie. No właśnie, chrześcijanin na tym świecie zawsze był obcym. Duchowo zawsze był obcym. Żyjąc na tym świecie, nie przebywa w domu, prawdziwym domu. Świata nie traktuje jako swoją siedzibę. Zawsze narażony jest na, no właśnie, na niezrozumienie, na różnego rodzaju niepokoje. Uznawany jest za kogoś dziwnego, o niezrozumiałych sposobach myślenia, sposobach postępowania, bo nietypowych dla tych, którzy zamieszkują ziemię. Chrześcijanin jedynie czasowo przebywa w jednym miejscu, ale miejsca stałego na ziemi nie posiada. On nie pogardza oczywiście krajem, w którym żyje, wie jednak, że dla niego nie stanowi on miejsca stałego, ale jedynie jakiś etap jego wędrówki. Chrześcijanie jako pielgrzymi na ziemi oczywiście nie stronią od zwyczajnego życia i nie wycofują się z tego życia do jakiegoś bezczynnego trwania. Zacytuję jeszcze jedno miejsce, list do Diogenetusa. W nim jest przedstawione też kwestia bycia chrześcijaninem w tamtych czasach. Chrześcijanie odróżniają się od reszty świata nie państwem, językiem czy obyczajem, nie mieszkają w odrębnych miastach, nie posługują się dziwną mową, nie praktykują dziwnych stylów życia, zamieszkują tak samo greckie, jak i rzymskie miasta i dostosowują się do zwyczajów życiowych. Mieszkają w swojej ojczyźnie, ale jako obcy. Uczestniczą we wszystkim jako obywatele, ale cierpią jako przybysze. Spędzają dni na ziemi, ale ich ojczyzna jest w niebie. Drodzy, Kościół, społeczność chrześcijańska jako grupa ludzi, którzy żyją tutaj na świecie, nigdy nie powinna żyć według metod, według zachowań, według norm czy zwyczajów tego świata, w którym żyjemy. Ich normami powinny być normy Boże. Wiecie, akceptując prawa rządzące na danym terenie, wszyscy, wiecie, jakby, no, stajemy się częścią społeczeństwa, ale i tak najwyżej powinniśmy cenić normy, które nakłada na nas On, nasz Pan, Jezus Chrystus. Bo dla chrześcijanina jedyną rzeczywistością jest tak naprawdę ojczyzna, do której zmierza. A tą ojczyzną jest Królestwo Niebieskie, Boże Królestwo. Ten świat jest jedynie mostem. Możesz po nim przejść, ale nie zbudujesz na nim dla siebie prawdziwego mieszkania, napisał Aleksander Duff. Dla chrześcijanina ten świat nigdy nie może stanowić końca i celu samego w sobie. On jest tutaj przez cały czas, ten wierzący, wędrującym pielgrzymem.
Wiecie, w Anglii to był XVII wiek. Pojawił się taki pisarz, John Bunyan, napisał Wędrówkę pielgrzyma. Wtedy nie było czegoś takiego jak bestsellery światowe, ale Wędrówka pielgrzyma spokojnie można by w dzisiejszych normach uznać, że stała się w bardzo krótkim czasie bestsellerem światowym. Bunyan sam jest, był wierzącym człowiekiem. Opisał po prostu życie wierzącego Chrystusowi jako wędrówkę w kierunku do Królestwa, a tak naprawdę z wyjścia ze zgnitego grzechem miasta w sensie świata. Piękne, klasyczne dzieło przedstawiające, obrazujące obraz nas, chrześcijan, którzy zmierzamy do swojego miejsca przeznaczenia. A dzisiaj jesteśmy w drodze, ale mamy naznaczoną drogę. To jest tą drogą Jezus Chrystus. Wiemy, dokąd iść. I ten Jezus w cudowny sposób, On przecież objawił to, dokąd zmierzamy. Chciałbym na koniec, żebyśmy mogli otworzyć objawienie świętego Jana na przedostatnim i ostatnim rozdziale. I przeczytamy tam najpierw cztery wiersze z 21 rozdziału. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi i otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Drogi bracie i droga siostro, żyjesz w pierwszych rzeczach w tej chwili, ale żyjesz po to, żeby osiągnąć ten cel. Cel zamieszkania z Nim już na wieki. 22 rozdział, od 1 wiersza do 5 przeczytamy. I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Na środku ulicy Jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego służyć Mu będą i oglądać będą Jego oblicze, a imię Jego będzie na ich czołach. A nocy już nie będzie i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan Bóg będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. Amen. To o Tobie, bracie i siostro, przyjacielu. To wszystko przygotował nam, którzy uwierzyliśmy w to, że świat nie jest domem mym, tak? Jam tu przechodniem jest. Me skarby w niebie są, nie w tej Dolinie Łez.
Chciałbym, żebyśmy całymi sercami mogli zaufać temu, który wyznaczył drogę i który nas wezwał. Tak jak żeśmy słyszeli też w świadectwie Krystiana, on nas wezwał. On nas wezwał skądkolwiek pochodzisz, gdziekolwiek on ciebie widział, to on ciebie wezwał. Chodź, chodź, chodź do mnie. I on nie wezwał cię do jakiegoś zboru. Tak? To jest wszystko przejściowe. On wezwał ciebie do domu, który sam będzie tworzył swoją obecnością. On wezwał nas do swojego domu. A dzisiaj? A dzisiaj jeszcze na krótki czas najpewniej będziemy przechodzić różnego rodzaju próby, wyzwania, może prześladowania, może jakiekolwiek uciski naszego życia. Ale drodzy, na krótki czas tylko. A co potem jest? A potem jest wypełnienie. Wypełnienie słowa, które on wypowiedział, że oto będziesz ze mną po wszystkie dni. Tak? Po wszystkie dni. Niech jego imię będzie uwielbione. Zapraszam zespół uwielbiający, abyśmy mogli stanąć przed Nim, który może wszystko. Posłuchajmy tej pieśni. Nie będziemy teraz zbierać kolekty, to za chwilę zrobimy. Natomiast stańmy i przyjdźmy w uwielbieniu dla Niego, ale też w takiej modlitwie, aby ten czas, który nam jeszcze został, mógł być takim czasem prawdziwie Jemu powierzonym. Przechodniem jest, we w niebie są, nie w tej dolinie łez. Do ciebie tam do gwiazd, anieli wabią mnie. Chciałbym stąd wyrwać się obcym, tu czuję się. O Panie, wiesz, ten świat jest obcy mi. Gdzież pójdę, jeśli Ty przede mną zamkniesz drzwi? Świat nie jest domem mym, blask nieba wabi. Chciałbym stąd wyrwać się obcym, tu czuję się. Już tylu bliskich mych na drugi przeszło brzeg. Czekają na mnie tam, aż ziemski skończę bieg. Już uchylili drzwi, czekają właśnie mnie. Chciałbym stąd wyrwać się obcym, tu czuję się. Woda, drzewa jeść, ze źródła życia pić. Tam uwielbienia pieśń, ty z wszystkich zniesie się. Chciałbym stąd wyrwać się obcym, tu czuję się. O Panie, wiesz, ten świat jest obcy mi. Gdzież pójdę, jeśli Ty przede mną zamkniesz mi. Świat nie jest domem mym, blask nieba wabi mnie. Chciałbym wyrwać się obcym, tu czuję się. Nie wiem, w którym miejscu jesteś, to Ty musisz wiedzieć. Takiej swojej świadomości,
że Twoja prawdziwa ojczyzna jest w niebie, jest tam, gdzie jest Pan. Chciałbym, żebyśmy mogli stanąć w modlitwie i jeżeli nie mamy wyostrzonej tej prawdy, jeżeli w jakikolwiek sposób ten świat nami kieruje, prowadzi nas, żebyśmy jak najszybciej zdali sobie z tego świadomość, że tak nie powinno być, że nasze życie jest zbyt cenne, bo ono jest życiem, które zostało wywołane z tego świata przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyśmy nie żyli tak, jak żyje ten świat, ale abyśmy żyli tak, żeby się podobać Jemu, żeby stawać się Jemu podobnym, żeby prawdziwie oczekiwać tego prawdziwego domu i prawdziwego miejsca naszego osiedlenia się w niebie, tam, gdzie jest tron naszego Pana. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty w cudowny sposób objawiasz tą prawdę, że każdy człowiek, który Tobie zaufa, jest pochwycony, Panie, przez Ciebie. Ale Boże, jeszcze nie przeszedł, jeszcze idzie przez jakiś czas, zdąża po tym świecie. Nie daj nam, Panie, zbłądzić w zakamarkach czy w wyzwaniach tego świata, żebyśmy mieli takie świadomo widzące oczy, Panie, żeby nasze uszy, Panie, też i słyszały, Boże, Ciebie, abyśmy nie zboczyli ani na lewo, ani na prawo z tej drogi, którą Ty, Panie, wyznaczasz i w cudowny sposób chcesz nas przeprowadzić przez ten świat w tej pielgrzymce życia, Panie. Boże, ja proszę Ciebie o to, aby nasze serca były czujne, były, Panie, takie otrzeźwione, Panie, w tym wszystkim, co dzieje się również obecnie, Panie, abyśmy mogli czerpać, Panie, z Twego słowa i karmić się nim tak jak powszednim chlebem, aby on dawał nam i siłę, i moc, ale też i pełne zrozumienie, pełne objawienie przynosił do naszych serc, aby Boże, podążać za Tobą do końca naszych dni. Panie, spraw, aby jeszcze na tej drodze, abyśmy mogli spotkać wielu, Boże, których zachęcimy, których spowodujemy, że ich życie zostanie prawdziwie dla Ciebie pochwycone i przez Ciebie. Panie, Ty jesteś godzien, Boże, wszelkiej chwały i Tobie, Panie, chcemy ją oddawać na każdym miejscu, na którym jesteśmy i na którym zgromadzamy się jako Twój święty Kościół. Bądź wywyższony, Panie. Amen. Zaśpiewamy teraz pieśń. W trakcie tej pieśni będziemy zbierać kolektę. Kości muszasz po szczytę gór. Stworzenie objawia majestat Twój. Od kolorów jesieni po wiosenny nów. Wszystko śpiewa dziś pieśń pełną cudowny słów. Shines.
moc w czasie burz. Kto maluje kolory polary wzdłuż? Słońce stworzył na niebie i